Łukasz Łukaszewski, witam i zapraszam na sport. ZKS Dżonków pożarty przez ASTS Olimpię Unię Grudziądz w zaległym meczu 12. kolejki Superligi. Jedynym naszym reprezentantem, który stawił czoło rywalowi, był Lei. Stawił opór, nie znaczy, że zwyciężył. Mecz pomiędzy ZKS-em a ASTS-em rozpoczął się od pojedynku pomiędzy chińskimi zawodnikami. Chociaż Lei mógł ograć swojego rodaka, kilka prostych błędów zadecydowało o zwycięstwie Liu Kaja 3-2. Jeżeli właśnie Liu Kai, nasz Chińczyk, to wygrał, to już mieliśmy jeden precyzyjny cel właśnie, żeby jak najszybciej dobić przeciwnika. W kolejnych grach zielonogórzanie byli nieskuteczni. Daniel Bąk w potyczce z Mateuszem Gołębiowskim nie zdołał ugrać nawet seta. Pokazał ostatni mecz tydzień temu, możemy walczyć z najlepszymi. No dzisiaj niestety zawiodło praktycznie wszystko. Ja miałem troszeczkę problemy ze wzrokiem w lewym oku, coś soczewka, jakby nie wiem, nową dzisiaj założyłem, ale niestety już na rozgrzewce czułem wielki dyskomfort. No i no nie wiem, nie to, że tłumaczę, rywal zagrał bardzo dobrze, a ja niestety w ogóle sobie dzisiaj nie radziłem. Podobnie było w ostatnim podejściu. Jacek Nowokuński nie znalazł sposobu na Sucha, w rezultacie przegrał 0-3. Jacek Nowokuński no ostatnio nie jest w wysokiej dyspozycji, także no niestety przegraliśmy 0-3 z wiceliderem. Kolejny mecz ZKS-u już dziś. Naszym rywalem będzie GLKS Nadarzyn. Oczywiście o tym, jak dziś spisze się ZKS, dowiecie się w jutrzejszym sporcie. Do końca sezonu pierwszoligowego Szczypiorniaka pozostało już tylko 5 kolejek. AZS UZ po wygranej w Bydgoszczy 35-27 z Metalbarkiem AZS UKW wciąż ma szansę na utrzymanie. 17. mecz sezonu dla zielonogórzan był jednym z najważniejszych. Zwycięstwo oznaczało dalszą walkę o ligowy byt, porażka znacznie zmniejszała nasze szanse. Pierwsza połowa spotkania była bardzo wyrównana. Akademicy z Winnego Grodu po 30 minutach gry opuszczali parkiet tylko z jedną bramką przewagi. W przerwie przyszedł czas na męską rozmowę w szatni, a w drugiej połowie na zmianę ustawienia. Stanęliśmy inną obroną, obroną płaską. 6-0, gdzie stali wysocy zawodnicy, to bardzo poskutkowało, bo Bydgoscy zawodnicy nie mogli się przebić przez naszą strefę, gdzie wybranialiśmy dużo piłek. W bramce rewelacyjnie spisywał się także Marek Długosz. To właśnie dobra postawa naszego golkipera była jednym z kluczy do zwycięstwa nad Metalbarkiem. Warto wspomnieć, że Długosz wykazał się blisko 60-procentową skutecznością. Zwycięstwo w Bydgoszczy uskrzydla AZS przed kolejnymi meczami. Ten najbliższy będzie bardzo ciężki. Do Zielonej Góry w sobotę przyjedzie Gaz System Pogoń Szczecin. Powinniśmy podejść jeszcze bardziej zdeterminowani do tego meczu i po prostu walczyć. Nawet o jeden punkt myślę, że powinniśmy wywalczyć dwa, ale to się okaże w sobotę. Pogoń to drużyna, która w tym sezonie chce wywalczyć awans do Ekstraklasy. Mimo to trzymamy kciuki za akademików. Początek meczu w hali przy ulicy Profesora Szafrana o godzinie 16. Tłumikowej telenoweli ciąg dalszy. Posłuchajmy, co na ten ważny temat nie tylko dla polskiego speedwaya powiedział nam Marek Cieślak. Ja wiedziałem, że z tymi tłumikami od samego początku, że będzie problem olbrzymi. No teraz wszystko zależy od federacji Szwecji, Anglii, Danii, od FIM-u, prawda. Sprawa jest nie wiadomo, na czym teraz możemy jeździć, bo o starych tłumików nie ma przecież. To się mówi na starych tłumikach, ale te tłumiki już nie mają homologacji, więc nie wiem, jak to teraz PZMOD rozwiąże. No, to się wiąże, tłumik opona to musi mieć homologację FIM-u. PZMOD nie może zmienić, przedłużyć na przykład homologacji o rok, o dwa, bo PZMOD nie nadawał tej homologacji, tylko FIM. Więc sprawa jest trudna. No chciałbym, żeby to wszystko się rozwiązało jak najlepiej dla dobra w ogóle żużla, ale czy tak się stanie, zobaczymy. No właśnie, jakie rozwiązanie byłoby teraz najlepsze? Jakie najlepsze? Żeby FIM po prostu zniósł ten nakaz jazdy na tych właśnie tłumikach z mniejszą głośnością i federacje inne też, ale jak tego nie zrobią? A ja tak nie jestem pewien, że oni to zrobią, bo u nich ekologia to jest, jak to się mówi, na pierwszym miejscu, także, ale bądźmy dobre myśli. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Na więcej sportu zapraszamy do magazynu sportowego. Tradycyjnie w każdy wtorek, tuż po powiększeniu.